Cześć, z tej strony Zuza, to jest moja szuflada i tym razem czas na gorące premiery książkowe, które trafią na półki w naszych księgarniach w lutym. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że początek roku to nie jest tak naprawdę taki najbardziej owocny czy najgorętszy czas, jeżeli chodzi o premiery książkowe. Wydaje mi się, że gdzieś tak dopiero w marcu tak naprawdę mamy tych premier więcej, bo pojawiają się pierwsze eventy książkowe, pierwsze targi, no i wtedy wiadomo, zawsze dzieje się więcej. Niemniej jednak w tym roku, w lutym, całkiem sporo ciekawych książek będzie można rzeczywiście znaleźć w księgarniach, nowych, zupełnie świeżo wydrukowanych. No i chciałabym się z Wami podzielić taką listą. Ja znalazłam 9 pozycji, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. I też jest to kilka gatunków literackich, które tutaj będę poruszać, także mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie przynajmniej jedną premierę dla siebie. I gwoli ścisłości, żeby też było łatwiej spamiętać wszystko, będę prowadzić tę listę od najwcześniej planowanej do najpóźniej planowanej w lutym, także żeby było wiadomo kiedy, co i jak. No generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, pierwszą połowę lutego nie za wiele się dzieje, ale 13 lutego, tuż dzień przed walentynkami, ukaże się ciekawa książka moim zdaniem, która zapowiada się bardzo ciekawie. Jest to Asystentka złoczyńcy, tutaj wydawnictwo Pruszyńskie Iska. Gatunek jest to fantastyka. Przynajmniej tak zostało zaklasyfikowane, chociaż no będzie to raczej lekka fantastyka, nie? I teraz tak. Asystent poszukiwany, znany wysokiej rangi złoczyńca, poszukuje lojalnego, rozważnego asystenta. Nieokreślone obowiązki biurowe, przemoc w kreowaniu przypadkowego chaosu, terroru i innych mrocznych rzeczy, dyskrecja obowiązkowa, doskonałe benefity. No słuchajcie, mnie coś takiego kupuje. To jest bardzo ciekawy dla mnie opis, taki też widać, że możemy się spodziewać, przynajmniej ja tak na to liczę, takiej fantastyki w nowoczesnym wydaniu. Także tutaj ta książka dla mnie bardzo ciekawie wygląda. Jeżeli jest to fantastyka, to na pewno z gatunku tej lżejszej, ale potencjalnie ciekawa pozycja do tego, żeby rzeczywiście się z nią zapoznać. O walentynki, to również walentynki będzie kilka ciekawych premier, ale niekoniecznie takich książek, które by się nam z tym świętem zakochanych wielce kojarzyły, ponieważ kolejna książka Marcela Mossa właśnie wychodzi 14 lutego, a to raczej, moi drodzy, kryminały i sensacje, jeżeli chodzi o gatunek literacki. Także przenosimy się do Łodzi, do 2017 roku, gdzie będziemy mieć do czynienia z zaginięciem młodej Michaliny. Książka nazywa się Porwani. I wydaje mi się, że może być potencjalnie dosyć ciekawą historią kryminalną. No ja akurat nie mam doświadczeń z piórem Marcela Mossa, natomiast jest to bardzo poczytny autor i już z dużym dorobkiem literackim na naszym rynku rodzimym, więc można liczyć na dobre wrażenia, wydaje mi się. Następna książka, która pojawi się w księgarni 15 lutego, moi drodzy, to z kolei Jenny Blackhurst, Do 3 razy śmierć. Tutaj przyciągnęła mnie, nie ukrywam, moim zdaniem bardzo ciekawa okładka. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o tę serię kryminałów, którą wydaje wydawnictwo Albatros, to całkiem nieźle ona wygląda wizualnie. Tutaj obiecana nam zostaje klasyczna zagadka morderstwa z nowoczesnym twistem. Ja lubię, kiedy łączymy właśnie taki klasyczny kryminał bardziej z jakąś innowacją, więc to jest potencjalnie tego możemy się tutaj spodziewać. I jak wspomniałam, 15 lutego tutaj premier. Także dla fanów kryminału, całkiem nieźle. No zimą zazwyczaj tych kryminałów rzeczywiście wychodzi więcej, także jest co
jest z czego wybierać. Bardzo nieoczywista książka, którą chciałabym zapomnieć, a której również wspomnieć o niej chciałam, a która również wydaje mi się no taką nie taką nawet egzotyczną propozycją jak na nasz rynek, to Drabina Eugenii Kuzniecowej. I to jest również premiera 15 lutego. Tutaj wydawnictwo Znak. No i słuchajcie, co bardzo ciekawe i ważne, to to, że wydaje mi się, że stosunkowo mało pojawia się u nas literatury ze wschodu, a jest to książka, która została książką roku 2023 na Ukrainie, znaczy w Ukrainie. Cały czas się uczy, żeby nie mówić na Ukrainie. Jest to literatura piękna, to też myślę, że ważne. I ma być to brawurowa opowieść o nie w nawiasach udanej ucieczce i nie w nawiasach spodziewanym powrocie. Także no tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby troszeczkę poza nasz rodzimy rynek wypłynąć i nie na te najbardziej oczywiste kierunki, jakimi są oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, to potencjalnie może być bardzo ciekawa książka. Z tego, co widziałam, ona też nie jest nie wiadomo jak długa, a to przynajmniej dla mnie jest ważne w momencie, kiedy pierwszy raz się czy z danym autorem, czy w ogóle z jakimś no, zupełną nowością dla mnie zapoznaję. Książka numer 5 na liście premier w lutym i znowu 15 lutego. No moi drodzy, książka, która tutaj na tej liście jest stosunkowo kontrowersyjna. I zaraz powiem dlaczego, ponieważ jest to Radio Silence Alice Osman. To jest książka, którą ja już mam ze sobą, bo przeczytałam ją. Czekajcie, sięgnę, nie? Sięgnę, tu jest. To jest książka, którą ja przeczytałam kilka lat temu i przyznam szczerze, że bardzo byłam z tej lektury zadowolona. To było moje pierwsze starcie z Alice Osman i to była książka, którą przeczytałam zanim ten wielki boom na jej twórczość w ogóle się u nas pojawił. Ona już była wtedy bardzo popularną autorką w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce ta jej twórczość rozdziała sobie dużo gorzej. Ja akurat ją czytałam w oryginale, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, że w tym czasie można było kupić tę książkę w języku polskim. Więc dlaczego akurat teraz jest to ogłaszane jako premiera? No, nie wiem. Że jest to książka, która na pewno już w 2019 roku była do przeczytania w Polsce. Natomiast teraz jest wznowiona tak naprawdę, mimo tego, że została ogłoszona jako nie wiadomo jaka premiera. No niemniej jednak zostawiając te chwyty marketingowe troszeczkę z boku, bo tak naprawdę po prostu ta książka za pierwszym razem nie siadła, a potem no ta autorka zyskała na wielkiej popularności i nagle okazało się, że raczej będzie jeszcze zainteresowanie tą książką ponownie, więc zostawiając to na boku, ta książka to jest naprawdę bardzo dobra literatura młodzieżowa. Mi się ta książka naprawdę bardzo podobała, nadal ją pamiętam, mimo tego, że no, minęło kilka lat, odkąd ją przeczytałam. No, naprawdę mogę polecić, jeżeli jesteście zainteresowani literaturą młodzieżową. Jest to raczej literatura lekka, taka z wątkiem szkolnym w tle. Natomiast jeżeli ktoś lubi też podcasty, czy właśnie jakieś takie, bo tutaj właśnie ten Radio Silence to było, w tle tam była taka audycja prowadzona przez jednego z bohaterów, także no tutaj jeżeli lubicie takie klimaty, to bardzo Wam polecam. Natomiast czy to rzeczywiście jest pełnoprawna premiera, no tutaj mam lekkie wątpliwości, ale książka bardzo, bardzo dobra. Następna propozycja ode mnie dla Was, jeżeli chodzi o premierę lutego, to słuchajcie, książka Afryka to nie państwo. No i tutaj przenosimy się już do literatury faktu i ja o tej książce słyszałam wiele.
już wcześniej. Ona dosyć sporo szumu zrobiła za granicą. No i teraz doczekaliśmy się polskiej premiery. To ja nie posiadam zbyt wielkiej wiedzy na temat Afryki. Jeżeli jakąkolwiek posiadam, to bardziej Afryki Północnej, a Środkowej, to tam nic nie rozumiem. To będę z Wami szczera. A ta książka ma właśnie troszeczkę wywrócić to nasze postrzeganie, które często tak naprawdę można się na tym złapać. Że myśląc Afryka, myśli się o niej jako w całości, a nie o jako skupisku wielu krajów z różnymi systemami, absolutnie odmienną kulturą. Także rzeczywiście da się to zauważyć, że jeżeli chodzi o Afrykę, to ona często jest taka generalizowana, a tutaj będziemy łamać ten stereotyp i ta książka potencjalnie może być naprawdę skarbnicą wiedzy tak naprawdę dla osoby, która nie ma zbyt dużej wiedzy o tym kontynencie i o państwach, które tam się znajdują. Także to taka troszeczkę bardziej dawka wiedzy, wydaje mi się, i 21 lutego będzie można już kupić. Tutaj wydawnictwo literackie nam dostarcza takich ciekawych pozycji. Następnie pod szczęśliwą siódemką, nie omieszkałam tutaj zamieścić Johna Grishama. To jest bardzo, bardzo poczytny autor. Ja czytałam co prawda chyba tylko jedną książkę i szczerze mówiąc pamiętam, że mi się podobała, ale nie pamiętam, żeby to była jakaś rewelacja. Natomiast jest to na pewno autor, który potrafi tego czytelnika przyciągnąć i utrzymać, bo ma bardzo wierną rzeszę fanów i też z tej okazji zamieszczam go na tej liście. Książka ma tytuł Lista sędziego, to jest również wydawnictwo Albatros i 28 lutego pojawi się w księgarniach. Także dla fanów dobrego kryminału kolejna pozycja, tak jak mówię, w tym lutym tego kryminału dobrego nam się troszeczkę pojawi. Następna książka, moi drodzy, na liście to Terry Pratchett, Pociągnięcie pióra. Tutaj mi się bardzo podoba tytuł. Podtytuł to Zagubione opowieści, także w ogóle bardzo ciekawe. Mamy też przedmowę Neila Gaimana, innego bardzo znanego, zasłużonego autora w tym gatunku. Także potencjalnie coś z tej wyższej półki, jeżeli chodzi o fantastykę. No i słuchajcie, ta pozycja również tutaj, jeżeli chodzi o okładkę, bardzo mi się podoba, bo już wiemy mniej więcej, w którą część fantastyki będziemy tutaj zmierzać. Mamy krasnoluda, mamy smoka, mamy miecze, także naprawdę jeżeli chodzi tutaj o fantastykę, to Terry Pratchett to jest taki autor, który jest znany, który też już swoje na rynku wydawniczym przetrwał, także potencjalnie bardzo ciekawa kolejna propozycja dla miłośników fantastyki i to już raczej będzie bardziej klasyczna fantastyka niż ta, którą zaproponowałam na samym początku listy. Ostatnia książka, która wyjdzie 28 lutego, to z kolei biografia, bo nie samymi powieściami człowiek żyje, chyba że się jest mną, ale to potencjalnie może być coś, na co mogłabym się teoretycznie skusić. Słuchajcie, biografia Christophera Nolana pojawi nam się na polskim rynku, wydawnictwo Znak. Tutaj podtytuł to jest Reżyser wyobraźni, więc jeżeli oglądaliście takie filmy jak Dunkierka, jak Incepcja, Tenet, no to jest facet, który stoi za sukcesem i za pomysłem na te wszystkie filmy. Naprawdę ciekawy człowiek sam w sobie, taki bardzo, bardzo jakby poza tym tradycyjnym wyobrażeniem na temat tego, jak działa albo jak w ogóle film powinien funkcjonować. Dużo innowacji, jeżeli chodzi o swoje środowisko, czyli to środowisko filmowe. No i potencjalnie naprawdę wciągająca lektura, bo jakoś do tych innowacji, do tego
geniuszu, dla niektórych trzeba dojść. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o świat filmowy, to potencjalnie jedna z ciekawszych pozycji, jaka się ukaże w tym roku, no bo rzeczywiście Christopher Nolan to już tak naprawdę jest takie nazwisko, legenda, jeżeli chodzi o świat filmu, więc jeżeli byście byli zainteresowani tego rodzaju tematyką, to to jest na pewno pozycja dla Was. No i to, moi drodzy, zamyka naszą listę najgorętszych, najciekawszych, moim zdaniem, premier książkowych, które pojawią się w lutym. W lutym te 9 książek naprawdę, moim zdaniem, może nam zaoferować całkiem wiele ciekawych literackich przeżyć, a o to chodzi. A czy rzeczywiście te książki będą hitem czy kitem, no to trzeba już się przekonać na własnej skórze. Także ja zapraszam Was do zaczytanego lutego. No, ja takie mam też osobiste plany, że żeby wiele w tym miesiącu przeczytać. Także no, ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie ma zakończenia. Narka!